Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starkej. No i widzimy się w Graveyard Keeperze. Na wstępie tylko wam powiem, że muszę się pochwalić, przypomniałem sobie, co miałem zrobić, a przynajmniej jedną rzecz. Otóż dzisiejszy cel to iść do bodajże latarni morskiej, tam astrologa spotkać i takie tam sprawy. Tak więc, no, nie muszę tutaj chyba dużo gadać, co i jak. Tylko zanim coś, to chciałbym już przygotować ciasto na chleb, rozumiecie? My wyjdziemy, chleb się zrobi, przyjdę i będę miał zapas żarcia. Dobry pomysł. Tak. 20... Aha, no tak, opał. Żeby z 24 zrobić, trzeba 60 uzyskać. A. Szybkę. Okej. Okay. To chleby się niech już robią. A my bez zbędnych cergieli lećmy. No, tak więc cel dzisiejszy, jak już wspominałem, latarnia morska. A później w sumie pomyślimy. Ale póki tak idę, to może bym powiedział wam też o jednej rzeczy, którą się dowiedziałem. Otóż wyobraźcie sobie, ta gra w przeciwieństwie do innych podobnych typu, dajmy na to nawet Stardew Valley, inaczej mówiąc Stardew Valley, nie wymaga od nas spania. Inaczej mówiąc, jeśli możemy zarządzać dobrze żarciem, to sen jest całkowicie zbędny, więc rozumiecie. Dobra ekonomia trupami. Super. Jak zwykle przywozi trupa w nieodpowiednim momencie, ale mniejsza to. No, więc w sumie, no jak mówiłem, można nie spać w ogóle, fajnie i tak dalej. Ale wiąże się to z jednym problemem, otóż bez spania nie ma zapisu. Więc to jest takie pytanie do tych, którzy to obejrzą. Żeby nie było, jeśli nikt nie odpowie, to decyduję samemu. Otóż chcecie dalej odcinki, czy wolelibyście, dajmy na to, robić live'y z tego? Żeby nie było live'y, to potem jakoś się ogarnie, jak będę miał wolniejszą chwilę. Ale wiecie, jeśli będą live'y, to będzie bardziej skompresowane, to skompresowane nie jest złe słowo, skoncentrowane na działaniu, łatwiej będzie wszystko, mniej czasu na łażenie, spać, takie tam. No natomiast odcinki na pewno będą częściej. I w sumie live to zależy od mojego internetu, więc rozumiecie, całkowicie niezależne ode mnie, ale dobra, gadajmy sobie z tym gościem. Ten gość wygląda na postrzelonego. Myślisz, że jestem szalony? Nie, oczywiście. Staram się zachować optymizm. I wiem, czy naprawdę się liczy. Co? Tym bardziej co, a nie co. A dobra, ha, sądzisz, że zrozumie? Nie, Dig, nie zdoła, bo też nie widzi. Dobrze, powiem mówiąc słodkie kłamstwo. Jedne, co się liczy w życiu, to pokój, zioła i słodkości. Jak miód. Przynieś mi miód, a nauczę cię robić ciasto. Ciasto to nie kłamstwo. Nawiązanie do gry Portal. Jak nic do Portola nawiązanie, takie piękne. I proszę, jesteśmy na drodze, tylko... Nie, nie mogę zbierać, nie. Ja bym sobie owoce wziął. A tutaj mogę. No i trupek przyjechał. A mnie oczywiście na miejscu nie ma, bo czemu miałbym być? Dobra. No, mównicy coś tam wrzeszczą, ale na szczęście nie słyszycie. No i astrolog. Cześć. Jesteś astrologiem? Nie, bo masz też nasz grabarz Bob, to taki jakiś jełop. Kiedyś byłem, teraz jestem raczej zaginioną duszą w tym zmierzającym donikąd świecie. Jestem nowym grabarzem i zdaje się, że potrzebuję twojej pomocy. Każdy czegoś potrzebuje, poza mną. Wiedza przynosi tylko smutek, młody człowieku. Wyglądasz na szczęśliwego. Twoje trwalne potrzeby nie są... nie mają dla mnie znaczenia. Ja plączę się ciągle w tym wszystkim. Więc w żaden sposób nie możesz mi pomóc? Pomyślmy. Zajmujesz się cmentarzem. Tak. Psst, cicho. Przynieś mi czaszkę. Nie jest to legalne. Ale kogo obchodzą prawa tego durnego inkwizytora? Gadającą? Mietka? To w sumie mój kumpel.
To by chyba nie było stosowne. Nie, potrzebuję po prostu czaszki z dowolnego ciała. No akurat tak się składa, że mam. Bo to pamiętam. Nie jest szczególnie czysta, ale wszystkie kości są na swoim miejscu. Zdaje się, że masz talent do anatomii. Ludzkie ciało jest takie tajemnicze. Może nawet bardziej niż słońce i gwiazdy. Myślę, że pewnego dnia wiele się dowiesz o ludzkim ciele i duszy. Może wtedy poczujesz się kompletnie zagubiony. Teraz jesteśmy już przestępczymi wspólnikami. Czego do mnie potrzebujesz, mój ciekawski przyjacielu? Potrzebuję pomocy. Muszę otworzyć portal. Przyjaciel powiedział mi, że może będziesz wiedział, jak otworzyć portal na wzgórzu Wiedźm. Nigdy o nim nie słyszałem. No dobra, może nie nigdy, ale od wielu lat. Dawno temu, niemalże w innym życiu, miałem przyjaciela. Swoją drogą był grabarzem, jak ty. Miał kompletnego świra na punkcie tego portalu. To niesamowite, ile wiedział o tym portalu. Nazywał się Morze Mietek? Właściwie to nie znam jego imienia. Wszyscy nazywaliśmy go po prostu grabarzem. No cóż, podobna sytuacja jest u mnie. Co się z nim stało? Nagle zniknął. Od tego czasu słuch po nim zaginął. Próbowałem go znaleźć, ale nikt go nagle nawet nie znał. Zacząłem nawet myśleć, że był on tylko jakimś wybrykiem mojej wyobraźni. To był dla mnie trudny czas. No i co z tym portalem? Chyba znalazł sposób, żeby go otworzyć. W grę wchodzi magia, więc kiepsko pamiętam. W grę. Ale wszystko powinno być w jego pamiętniku. Tuż przed swoim zniknięciem dał mi ten klucz. Otwiera on metalową bramę w północnej części katakumb. Gdzieś tam grabarz trzymał swoje najcenniejsze notatki. Czemu nie wziąłeś tych notatek? Och, próbowałem, ale ten klucz jest dość tajemniczy. Wiele miesięcy próbowałem zrozumieć jego działanie. A może to wszystko mój wymysł i klucz niczego nie otwiera? W każdym razie możesz go sobie wziąć. Spróbuj dowiedzieć się, jak działa klucz, używając stołu badawczego w katakumbach. Gdy już zdobędziesz ten pamiętnik, przynieś mi go, a ja spróbuję znaleźć jakieś informacje o portalu. Jest dużo gadania. Aha. Dobra, to jeszcze pogadajmy sobie z tym gościem, tarnikiem. Tam do licha, chłopcze, coś nie wiem. Wyglądasz mi na kogoś, kto zasmakowałby w wyjątkowym świecie wędkarstwa. Nie znam się za bardzo na wędkarstwie. Poszczędziło ci się, bo na rybach znam się jak mało kto. To wielce odprażające i dochodowe. Poza tym ryby są smakowite. Brzmi świetnie, wchodzę w to. Doskonały wybór, chłopcze. Wyposażę się we wszystko, co niezbędne i nauczę przyrządzać ryby. Ale się chyba raczej cię. Czy możesz mi pomóc? Uch, no dobra. Możesz je oczywiście grillować. Sam wolę przeciąć się wzdłuż i smażyć w oleju. A potem zajadać się paluszkami rybnymi. O. Wieczona ryba, zupa rybna, paluszki rybne. A wiesz, że jak najesz się ryb, zaczynasz myśleć jak one? Każdy dobry rybak zajada się rybami. Potrzebuję tylko wędki. Czy możesz mi jakąś dać? Ma się rozumieć, chłopcze. Mam taki stareńki kij, ale nic za darmo. Najpierw nałap mi cię. To świetna przynęta, ale można je złapać tylko nocą, kiedy ledwo co widzą. Dobra. Nic więcej chyba nie osiągniemy w tym miejscu, więc... Prawdopodobnie można wracać. Następny dzień jest dniem słońca. Nie wiem, czy ktoś tam był. Pierwszy dzień słońca. Ale do tego czasu miałem naprawić cmentarz. Jeśli się nie mylę. I gdzie jest biskup? Tak, dzień słońca. Tak więc cały dzień i noc w sumie poświęcę teraz na to, żeby ścinać drewno. Jak już pościnam drewno, wiecie, żeby osiągnąć punkty. Dzięki punktom wtedy znowu nauczyć się robić zaawansowane rzeczy, skonstruować je i naprawić te chociaż drewniane elementy cmentarza, rozumiecie? Jeśli się uda, to będę miał przynajmniej szansę na to, żeby sobie poradzić. Tak przy okazji, nie wiem, czy mam to przy sobie? Tak, mam, bo się bałem, że właśnie mi znikły części i inne takie. W sumie pieca też by się przydało ogarnąć. Ale jednak dla mnie kościół jest ważniejszy, bo w końcu sam niejednokrotnie byłem nazywany proboszczem. Do tej pory nie wiem czemu, chociaż może te opuszczenia parafialne.
więc zostać proboszczem oficjalnie w grze fajnie by było. A i właśnie, jeszcze trupek. Zapomniałem. Pewnie już zgnił prawie całkiem. Nie, no dobra, nie jest aż tak źle z nim. Tak więc nawet nie będę czekał, zakupujemy. A potem tylko materiały. Prawda, znowu to pogorszy prawdopodobnie jakość cmentarza, ale... To ty ma ludzić. Muszę sobie jakoś poradzić z tym wszystkim. Ja, minus 11. Gdybym tu przylazł wcześniej, bym miał pieniądze na wszystko. A tak to jestem biedok z nędzą. Dobra, trochę czerwonych elementów jest. I w sumie póki jeszcze tu jestem, to może warto byłoby się przyjrzeć właśnie. Ja w ogóle umiem robić nagrobki? Nie no, umiem. W takim wypadku nie tutaj, tylko gdzie to jest? Piłowanie, stolarka. 20? No cóż. Będę musiał się w takim razie napracować. Bo powiem szczerze, nie ma przebacz, ja chcę mieć kościół, więc... A. Ja mam tutaj drewno. Dobra, zrobię w takim razie trochę tego. Serio po jednym. I niech będzie nawet to. No i zżrzymy chleb. Wymaga techniki, no tak. Zapomniałem o tej dziwnej wymaga techniki. Jakoś uda mi się zdobyć tą 20. Nawet nie będę zbierał tego drewna teraz, ewentualnie, tylko wiecie, no. Ech. Super. Ale tą kłodę to ja muszę przenieść. Dobra, 17. 18, 19. A, i grzyby se zbiera. Dobra. To w takim razie teraz tylko trzeba zapchać kłody. I może nawet się uda. Tylko gdyby jeszcze to drewno nie chciało słuchać trochę bardziej, to byłoby fajnie. I wiem, że w sumie pewnie szybciej by wyszło, gdybym je nosił pojedynczo, ale... Ja jestem leń śmierdzący, mi się nie chce na kilka razy chodzić. Żeby nie było, nawet nie będę już... No. Kolejnego drewna, tylko tutaj. I stolarka. Dobra, teraz co wymaga ten cały pracownia? Ojej, jakie to duże. Pewnie wszystkie gwoździe mi zmarnuje. Dobra, jemy chleb. Idziemy po resztę chleba. A, jeszcze nie cały się upiekł, okej. Okay. Coś mówi, że cały odcinek będę na chlebie leciał, nawet nie będę spał. Dobra. Zestaw naprawczy... Aha. Dobra. Potrzebuję... dwóch desek. Dobra. 8 zestawów naprawczych. Teraz jeszcze zrobię raz dostawę gwoździ. A, więcej tego już nie zrobię, bo mi się skończyły materiały. No cóż. A. I znowu głodny, bo energia się skończyła. No to jedz chleb do śmierci swojej. Jakoś sobie poradzimy. Kluczę aż do 5. Może powinienem pobudować też potem trochę tych elementów. Chociaż... Nie. Nie ma szans. W tym tygodniu nie ma szans, powiem wam szczerze. Nie ma co nawet myśleć o tym, żeby się udało. Jak tak patrzę. Znaczy dobra, dzień się dopiero zaczął. Może jeszcze z jakimś cudem sobie poradzę.
Też robienie nagrobków drewnianych nawet raczej będzie strasznie kosztowne. A ja jestem na minus 7. Dobra, minus 4. Tak więc może jeszcze jest szansa. Oczywiście dalej jemy chleb, bo chleb najlepsze jedzenie jakie istnieje. I teraz tylko zobaczyć co jest w oglądanych grobków. Przy okazji to wezmę, bo czemu by nie. A, mogę tylko coś takiego, serio? Nie, wydawało mi się, że mam blokowane jakieś... No jasne. No jasne. Wydawało mi się, że mam. Jakże mogłem być taki głupi, żeby mi się wydawało? Muszę jeszcze raz to zrobić. I teraz mogę się nauczyć. Dobra. I co mamy? Deska i gwóźdź. Okej, a tutaj deska. To zrobię tak ze trzy takie, czyli 6 desek. Nie wiem, czy zdążę i czy chleba mi starczy, ale trzymajcie kciuki, może się uda. Oj, w sensie dostajesz po 2 czerwone punkty. Fajnie. Dobra. Energię żre jak szalone, ale ja wierzę, że dam radę. Jeszcze tak. Aha. Dobra, to patyki chociaż odłożę i inne takie elementy, które mi są teraz niepotrzebne. Dobra. I teraz szybko pracuj z jełop. I się zaczyna. Jest tam efekt, który właśnie... Proszę. Nie ma opisu. Super. Dobra. Jeszcze chwila. Jedź z chleba, może zdążymy. Te. Się zaczyna właśnie to, o czym mówiłem. Szybkie utracanie energii. Chyba tu już więcej nie wyciągnę. Ty też tylko tyle. Jest 2. Dobra. Tutaj chociaż tyle. Mamy 3. Tutaj można coś dodać? Tak. Tak. Udało się. Cmentarz jest naprawiony. Nie myliłem się co do siebie. Nie wierzę na ostatnią chwilę. Niniejszym mianuję cię oficjalnie grabarzem w tym świętym miejscu oraz proboszczem tej parafii. No, ja po prostu wyczułem, że ja zostanę proboszczem. No i teraz już oficjalnie, jestem proboszczem. Czas zorganizować twoje pierwsze kazanie. To dla ciebie wielki dzień. Chcę po prostu przypulpicie i wypowiedź słowa. Jakie słowa? Najwspanialsze słowa. Aha, tak sobie to możesz gadać co zechcesz. Wiesz, nie jest tutaj nawet tak źle. Dodaj tu trochę dekoracji, jakieś świeczki, muzykę, kadzidełka. Smaruj się olejkiem do masa. Mówiąc zwięźle, wszystko to pozwoli ci zdobyć więcej wiary, a wiara to potęga. Wow. No, jestem księdzem. Zacznij modlitwę. Wykonaj dokładnie tak brzmi, jak się zastanawiam, co mam powiedzieć. Niech moc będzie z wami. Jezu, nie. Zero Gwiezdne Wojny? Całkiem niezłe, ale moje kazania są o wiele lepsze. A następne nabożeństwo powinno się naprawdę dobrze przygotować.
Zdaje się, że poprzedni proboszcz trzymał w skryptorium trochę ksiąg z różnymi wspaniałymi słowami. Znajdziesz tam pewnie też trochę dziwnych rzeczy. Jeden z grabarzy uważał się za naukowca. Możesz to wszystko wywalić. Powiem wszystkim o twoim kolejnym nabożeństwie. Może w przyszłym tygodniu ktoś się pojawi. Nawiasem mówiąc, jako proboszcz masz obowiązek co tydzień w dzień słońca odprawiać nabożeństwo. Mogę ci sprzedać kilka pomocnych akcesoriów. Haha. Mam też dla ciebie dobre zadanie. Biedny pieseł. Przyjdź ze mną porozmawiać, gdy będziesz gotowy. A, muszę stąd uciekać. Strasznie suche to powietrze. Moja skóra nie znosi go za dobrze. No cóż. Dobra. Pieseł mi wrzeszczy, nie wiem czemu. Nie umiem nic z tym zrobić. Tak więc, jesteśmy tutaj, podziemia kościoła. Ja tu teraz poniszczę wszystko, co się da. Bo wiem, że za to są przydatne rzeczy. Trochę punktów i w ogóle. A co dalej, to przekonamy się już niedługo, mam przynajmniej taką nadzieję. Nie ta strona, czy co? Tak, nie ta strona. Dobra. Zniszczona książka, jakieś tam inne rzeczy. I proszę, za materiał tu można właśnie teraz robić skróty. Na przykład tutaj to, jeszcze tam z drugiej strony mamy skróty do mijetka. A to jest tu badawczy, tu można chyba badać. Ale co dokładnie i dlaczego i jak, to nie jestem pewien. Pożar przyspieszający? Roztwór chaosu? Przepis mikstura krzyżości? Co? A! Okej, czyli coś tutaj, jakieś rzeczy mam w ogóle. Dobra, więc ogólnie można badać różne rzeczy. Tylko potrzeba do tego nauki, którą z drugiej strony się zdobywa na przykład rozkładając notatki czy coś, ale ze względu na to, że wiemy, do czego to jeszcze jest przydatne, nie będę tego teraz robił. I dobra, jest Dzień Kobiecy. Pamiętam, że w Dzień Kobiecy też coś było ważnego do zrobienia. Tak więc mamy 20 parę minut. Wiem, że mógłbym zrobić wam dłużej, ale jako, że się tak po części śpieszę, a w sumie trudno powiedzieć, że mi się śpieszył, skoro odcinek nagrywam na jutro w sumie. Ale mniejsza to. Chociaż dobra, jeszcze mam chwilę, co? Chociaż trochę posprzątamy tutaj drzew. Tak, wymaga techniki. To pozbieramy kwiatków i innych rzeczy. Wiecie, żeby zagospodarować czas chociaż tych 20, powiedzmy, 6 minut. I znowu nie mam miejsca. Super. Ale przynajmniej drewno się słucha, więc i tak nie ma co marudzić. Szczególnie jakoś. Dobra, co tu mogę wepchać? To też, gwoździe też. To na razie też. Tak. I okej. Już nowa modlitwa. I że tutaj chyba będzie więcej modlitw później, patrząc co, że to się nazywa rutynowa. Albo ona będzie się ulepszać wraz z, powiedzmy, z prestiżem mojego kościoła. Brawo, całe drzewo w kółko tylko po to, żeby móc zebrać grzyby. Też dobra, skoro i tak już jest taki moment, to zjadłem ostatni chleb, super. I zaraz będę musiał iść spać. Ale póki co zobaczę właśnie, co jest tutaj potrzebne. Dobra, to będzie mój cel na następny raz. Czyli czytajcie następny odcinek. Bo w sumie już słyszę, że mnie wołają i ponaglają, więc tylko szybko pójdę nawet na chwilę się zdrzemnąć, żebyście, wiecie, mieli udowodnione, że zapisałem. I żeby ten durny efekt spadł. Dwa chleby. Ktoś mówi, że przyszedł czas na głodówkę. Dobra, a teraz szybciej, bo nie chcę całego dnia stracić. Dobra. Tak więc, dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku. No i trzymajcie się. Hej!